Elu, jak to wszystko się zaczęło? Trójka zdolnych aktorów, Iza, Malwina, Marek, zaprosili mnie do współpracy przy swoim poprzednim spektaklu, czyli instrukcji obsługi. I jak siedzieliśmy sobie na próbie i rozmawialiśmy dużo o zwierzętach, o naturze, o życiu, o dzieciach, o różnego rodzaju rzeczach, o wartościach, to takim się przyglądałam, przyglądałam, tak wam się przyglądałam, przyglądałam, aż wreszcie do mnie przyszło takie pytanie i odważyłam się je powiedzieć na głos, że, znaczy taka myśl, którą się odważyłam wypowiedzieć na głos, że fajnie by było zrobić z wami spektakl o psach. My się na pewno strasznie ucieszyliśmy, jak usłyszeliśmy, że jest pomysł na taki temat. To było chyba, nie było nawet podjęcia decyzji, tylko po prostu wszyscy byli przezachwyceni takim tematem. Ale zazwyczaj byliśmy na to przygotowani, że tak się mówi, ale że to, no, że fajnie, że tak sobie pomyślałaś, ale że raczej się nie spodziewaliśmy, że to dojdzie do skutku, ale Ela tutaj ze swoim amerykańskim stylem po prostu robienia rzeczy jakoś tak nas zaraziła, że zaczęliśmy po prostu pisać Milion wniosków, tak. projekty, jakieś wnioski i Nie, jeden. nie, wcześniej przed wnioskami, jeszcze pamiętacie, zaczęliśmy się umawiać na spotkania, żeby rozgryźć, czym jest temat. I spotykaliśmy się raz w tygodniu i rozmawialiśmy o psach, o przemocy, o ludziach, o tym, co jest dla nas ważne. Pamiętacie te nasze spotkania, po prostu dyskusje, takie rozpalone zupełnie, że jak to jest z tymi zwierzętami, jak to jest z tymi psami, czy my mamy prawo decydować o ich losie, czy nie, czy my jesteśmy dobrymi właścicielami swoich, czy opiekunami swoich psów, czy nie jesteśmy do końca dobrymi opiekunami swoich psów, że to były takie, Znaczy być ja to pamiętam jako taką totalnie mocną wymianę. Po prostu pamiętam każdego z was, że rozmawialiśmy bardzo intensywnie i pamiętam, że sobie tak siedziałam i tak słuchałam, zbierałam z was po prostu, jaki jest temat tej opowieści, co my właściwie chcemy opowiedzieć. I za każdym razem, kiedy spotykaliśmy się, to się kończyło na takiej zażartej rozmowie o przemocy, o tym, co zrobić z przemocą, kiedy ona występuje, że czy my jesteśmy w ogóle w stanie cokolwiek zrobić, jeżeli doświadczamy przemocy, albo jesteśmy obserwatorami jakiejś przemocy, agresji, albo coś złego dzieje się na naszych oczach, to co możemy zrobić. I mi się wtedy przypomniała na koniec tego naszego właśnie pierwszego cyklu, bo jeszcze Miłosza wtedy nie było, to byliśmy w czwórkę. I przypomniała mi się taka historia mojej nauczycielki z warsztatów, z porozumienia z końmi, która mi opowiedziała, byliśmy na warsztatach w Fundacji Pegasus i opowiedziała mi o tym, że najtwardsi ludzie to są ci, którzy pracują dla tej fundacji, ale idą do skupu koni na mięso i ratują jednego spośród pięciu, który będzie miał dalej normalne życie jako koń, a nie zostanie po prostu przeznaczony na jedzenie dla ludzi. I to w kontekście właśnie tej przemocy jakoś mnie tak poruszyło i pamiętam, że sobie to zapamiętałam jako punkt wyjścia do tej naszej opowieści, takiego wyboru. No i potem jeszcze, zanim zaczęliśmy pisać wnioski, chyba przyszłam z tym pomysłem na teledysk, co? Bo to było, Ela, stąd miałeś się cały pojawił. pakiet pomysłów, jakby bardzo konsekwentnie do wprowadzenia do realizacji. To jest ten amerykański styl. Miałeś tak ogromny. Dobrze, ale wy to wszystko realizowaliście, to było super. Tak, ale miałeś tak stwórczą energię, wobec Dziękuję. tego jakby to było pewne. Jakby, okej, okay, robimy to, po prostu to robimy i wszystko nam sprzyja. Aha, ale najpierw jeszcze przyszłaś do nas z tym, jakby z pomysłem, jakie charaktery powinny tam pojawiać się Aha. w tekście. I te postacie, postać, którą każdy z nas gra, to jest efekt losowania. I co było na tych kartkach, pamiętasz? Albo pamiętasz? Tak, bo ten, który chce
wygrać, zawsze był celem ten, który chce zabić i ten, który chce umrzeć. Tak. Takie były trzy typy na początku tych postaci. Tak. Jela dała te napisała te teksty na kartkach, zgniotła w kulki i każdy z nas wylosował taką postać. Jakby i tak to powstało. I od tej pory każdy z nas jakby zgłębiał, jakby tworzył, współtworzył te postacie, szukaliśmy różnych tematów, albo książek, albo historii przeróżnych i tak się budowały postaci. Ale to opowiedzcie o tym, bo to jest szalenie ciekawe, że każdy z was dołożył po prostu... Bo moją inspiracją na was było to, że zrobiliście genialną minutkę, w której każdy z was wykreował osobną postać ze swoim charakterem i znając wasze możliwości i potencjał, jakoś mi się wydawało, że trzeba zrobić trzy różne charaktery, bo wy to po prostu super wypełnicie i zbudujecie. Ale dodatkowo, zanim to jeszcze weszło w proces prób, to każdy z was dołożył bardzo dużo jeżeli i z takiego waszego potencjału, jeżeli chodzi o postać i o to, o czym ta postać opowiada. Opowiedzcie, co przynosiliście, bo to jest super ciekawe. Ja muszę powiedzieć, jakby bardzo zawrzeć jakby też w to, wyznaczyć pomoc ze strony behawiorystów i wolontariuszy z Palucha dla wszystkich pań, z którymi miałem okazję rozmawiać, również z żółtymi boksami, ponieważ tam też szukaliśmy historii pewnych na podstawie rozmów z tymi osobami i było ich dużo, więc jakby nie sposób mi teraz jakby wymienić wszystkie nazwiska, ale na pewno gdzieś to wpiszemy. I postać San Diego, czyli moja postać, jest postacią prawdziwą i warto jakby tu zaznaczyć to, ponieważ taki pies i trzy różne panie o tym wspomniały, o jego historii, że on naprawdę został przywieziony taksówką do schroniska i przeżył to, co przeżył, cała historia jest jakby opisana. Jest psem, był psem tak zwanym nieobsługiwalnym przez to, że bardzo reagował agresywnie, wpadał jakby w taką furię bez ostrzeżeń, jakby to go wyróżniało, że był w jakiś sposób skrzywdzony i był ofiarą właśnie zoofila. I warto też powiedzieć to, co się stało z nim później, to znaczy trafił do Palucha, przez ludzi był bardzo dobrze traktowany, w sensie starali się o to, żeby jak najbardziej mu, jakby doprowadzić go do stanu w ogóle życia z ludźmi i w końcu się to udało, ponieważ trafił do hoteliku i w międzyczasie zrobiono zrzutkę na to, żeby wyprowadzić tego San Diego z problemów, które mu zostały fizycznych po tym spotkaniu z niedobrym człowiekiem. I zebrano na niego ponad 20 tysięcy. I na tym się w ogóle jakby skończyła historia. I teraz przed samą premierą, jak sobie daliśmy zadanie, żeby szukać jakoś naszych postaci, żeby zgłębiać to, zadzwoniłem do pani właśnie, z którą miałem kontakt i mówię, że sprawdziłem, że właśnie, że chyba jest dream come true, że po prostu ten Sandy nie dość, że ma hotelik, nie dość, że ma ogromne pieniądze na to, żeby dojść do zdrowia, a ona mi mówi, że no niestety, ale on już odszedł. Więc okazało się niestety, że Sandy po prostu mimo tego, że ta fundacja mu bardzo pomogła, bardzo mocno, to niestety zdrowie mu na to nie pomogło. Więc jakby taka jest historia od początku do końca. Ja pamiętam, że myśmy zaczęły rozmowę od tematu też o naruszaniu granic, ale trochę innych i wyszliśmy o decydowaniu o własnym ciele i o jakimś takim wybieraniu najlepszej drogi dla psa, która nam się wydaje najlepsza. I to nawet nie były takie decyzje, które były z góry jakieś złe, czy jakby obiektywnie mówiąc człowiek po prostu robił, krzywdził zwierzę, tylko wręcz wydawałoby się, że chciał dla niego jak najlepiej, że chciał, żeby miał dobry dom, żeby
pozornie nie przeżywał żadnych traum, a tymczasem okazuje się, że to są trochę spełnione ambicje nasze, ludzkie. I tu się pojawiło jakieś takie pytanie, na ile właśnie my jako ludzie nie próbujemy w jakiś sposób trochę sobie rekompensować na przykład właśnie relacje międzyludzkich. Czyli jakby upatrujemy w psie naszego kompana, ale czy właściwie właśnie jest to kompan, czy traktujemy się na równych prawach? Czy właśnie z samej definicji my jako właściciele, i tutaj się też pojawiło pytanie, na ile możemy być czyimś właścicielem albo panem, że właściwie myślę, że jest jakaś taka wielka dziura w tej nomenklaturze samej i że już z założenia stawiamy się na wyższym polu. No i wtedy pamiętam, że Elu tutaj wykorzystaliśmy też twoją wielką wiedzę związaną z związkami kernelogicznymi, z wystawami i no i właściwie z wielkim gronem też twoich przyjaciół. I stworzyła się postać Divy. Divy Lawinowicz-Olczywity, Mars Gołąb von der Brandenburg, dokładnie. Ale opowiedz jeszcze, jak szukałaś rasy, jak przyszłaś z albumem. Z albumem? Nie, to był album? Co, przyniosłaś książkę czy zdjęcia? Nie pamiętam już, że szukaliśmy rasy. Jaka to może być rasa? Po prostu... To chyba, Malwa, ty przyniosłaś książkę? Tak. Dzisiaj ją widziałem, na półce leży cały czas. Tak? Tak. Nie, no, znaczy w ogóle... Ja się chyba wcześniej nie zastanawiałam nad tym, nad wielością ras i w ogóle dlaczego jest tyle ras psów. I to w zasadzie jakby sobie to uświadomiłam podczas tej początkowej pracy, że no, że jakby człowiek sobie wytwarzał rasy, bo mu jest do czegoś był potrzebny, w sensie potrzebuję taką rasę, która mi popilnuje owiec, albo taką, która, nie wiem, będzie mi tutaj kompanem na kanapie. Ale teraz wiele z tych ras, no jakby już nie ma tego zastosowania pierwotnego, więc, a dalej istnieją, więc co to w ogóle znaczy? No i faktycznie księga jest wielka i... no i teraz to jest takie chyba... dla kolekcjonerów, tak to widzę. No i faktycznie, oglądaliśmy tę książkę zakupioną na pchnim targu na Ząbkowskiej. Ale jest już mocno nieaktualna, no bo teraz się tam zmieniają. Ale była tam Seluki. No tak, to też rozmawiałyśmy z Izą dużo w obrębie tematu kynologii i wystaw psich. To jest faktycznie środowisko, z którym ja byłam przez kilka lat związana i procedury, które bardzo dobrze znam z takiego praktycznego, z takiej praktyki własnej, więc tutaj rozmawiałyśmy z Izą dużo na temat tego, co wykorzystać, dzieliłyśmy się historiami i też rozmawiałyśmy, pamiętasz Iza, czy dla ciebie to działa, czy tobie pasuje to do tej postaci, czy która z historii byłaby przydatna, żeby wyrazić jak najlepiej tą postać? No, dla mnie bardzo istotny był wątek tego naruszania ciała i właśnie przede wszystkim decydowania o czasie i w ogóle wyborze prokreacji, czy w ogóle mówimy tutaj o wyborze. Myślę, że to była jakaś taka najsilniejsza... najsilniejsza składowa, która jakoś tak oddziałała i bardzo chciałam ją zawrzeć. Ja tylko dodam, że najbardziej chyba właśnie, jeżeli chodzi o wątek Iwy, to uderzyło mnie to, jak okazało się, że tak naprawdę te wystawy przynoszą tylko pucharki albo kotylionki dla człowieka, że to jest cały czas jakieś spełnianie ego, no i oczywiście później, tak jak Ela opowiadałaś właśnie o tym, że jeżeli jest uczciwy hodowca i on rzeczywiście przykłada się do tego, żeby te psy rozmnażać i je później sprzedawać, tak naprawdę na nich za dużo nie zarabia, więc cały czas jest jakieś błędne koło spełnienia tego ego. I przy realizacji teledysku, jak pojechaliśmy właśnie, potrzebowaliśmy pucharki do scenografii, tam do wątku Izy,
No i pojechałem do właśnie znajomych Eli i odebrałem cały dwa kartony złotych kucharków. One są tylko z kucharkami z Chin. No, złote to jest za dużo powiedziane. Dwa kartony wielkich, chińskich, nikomu niepotrzebnych, plastikowych pucharów, no. No to bardziej teledysku przecież, prawda? Tak. To są te... Błyszczą. I później właśnie jak się przekalkuluje na ilość godzin w samolotach, transportach psów, które to zdobyły, bo to musiały się znaleźć na tym środku, to robi się coś, robi się jakiś zgrzyt ogromny. W ogóle jak widzimy ten sam efekt, czyli tej samej prezentacji, to wydaje mi się, że w ogóle nikt się nie zastanawia nad tym, co się kryje za tym. Że jakby niby każdy wie o tym, że to wymaga godzin przygotowań, szkoleń, z różnymi jakimiś zasadami, rygorami, niekoniecznie kompatybilnymi z w ogóle naturą psa. I w ogóle to zmęczenie też ludzi i wydaje mi się, że to jest, że nagle człowiek sobie zdaje sprawę, że to są, że w ogóle ciężko mi powiedzieć, że to jest jednoznacznie nie przynoszące żadnych korzyści jakichś takich nie tylko materialnych, ale jakichś takich, no nie wiem jak ich nazwać. Normalizacja, nie? Tak, ale że ja nigdy nie uczestniczyłam w czymś takim, więc ciężko mi mówić o tym, że to jest tylko spełnianie właśnie ludzkich ambicji, że jakby niepodważalnie ci właściciele kochają te psy, ale jest to, jeżeli w czymś się nie uczestniczy, to ciężko w ogóle jakby zrozumieć. Nie wiem, no jakoś nie łączy mi się to. No, ciężko jest zrozumieć tę miłość. To jest w ogóle temat totalnie na debatę, nie? Na to, żeby jakby zderzyć te dwa różne poglądy, bo nie można tego, mi się wydaje, jednoznacznie ocenić całkowicie, bo to są jednak olbrzymie grono ludzi, którzy tak robi. Więc jakby to totalnie jest temat dyskusji, nie? Ale wróćmy jeszcze do trzeciej postaci, czyli do postaci Malwiny, postaci Burka. Jak, Malwina, pamiętasz tworzenie tej postaci? No i właśnie tak sobie tutaj myślę, że Marek robił po prostu taki wywiad środowiskowy i właśnie na podstawie tych rozmów ta postać się odnalazła. Tutaj myślę, że właśnie, że tak się skomunikowały się też dziewczyny, też z życia wzięta postać. Ja sięgnęłam do literatury, to znaczy literatury faktu, ale trochę mnie zainspirował, na wakacje jechałam do Rumunii i przed tym wyjazdem do Rumunii kupiłam sobie książkę, reportaż Małgorzaty Reimer i tam był taki, jeden rozdział tyczył się psów i to mnie bardzo zaciekawiło, bo faktycznie w Rumunii, nie wiem czy dalej, no jest bardzo dużo bezpańskich psów, które łączą się w sfory i generalnie cały Bukareszt miał ten problem, że właśnie krążyły po ulicach bezpańskie psy i atakowały ludzi. No, że było to niebezpieczne miasto pod tym względem. No i właśnie wyczytałam w tej książce, że to się wzięło od tego, że jak do władzy doszedł Czałczesku, no to bardzo dużo ludzi przyjechało do Bukaresztu, no i wobec tego był problem z mieszkaniami, wobec czego ludzie zaczęli mieszkać po kilka rodzin w jednym mieszkaniu i nie było co zrobić z psami, więc te psy po prostu zostały wyrzucone. No i tak się dzieją bezpańskie psy w Bukareszcie. I jakiś czas temu chyba nastąpiła, jak to nazwać, eksterminacja tych psów, w sensie, że jest tych tam o wiele teraz mniej. No tak sobie z tym problemem poradzono, powiedzmy. I tam właśnie jeden z bohaterów to był Boskito chyba, z tego co pamiętam. Tak miał na imię. I to był taki pies, który zaatakował jakiegoś japońskiego dyplomatę przebywającego w Bukareszcie. I on go chyba pogryzł. No i został przeznaczony do uśpienia, ale przez to, że to był wysoko postawiony japoński urzędnik, jakoś się wydarzyło tak,
że zainteresowały się tym psem fundacje i ten pies został uratowany od tego, od tej kary śmierci, po czym był bohaterem jakiegoś kalendarza we Włoszech na rok gdzieś tam. Więc taki plot w ogóle gdzieś tam, teraz mi się to dopiero przypomniało, ale faktycznie coś takiego czytałam. No i jeszcze oprócz tego takie chyba zainspirowały nas takie nasze dwa wyjazdy w góry. Właśnie jeden był wcześniej, jeszcze kilka lat temu, byliśmy w Czarnogórze i zdobywaliśmy z chłopakami bobotok. Tak. Szczyt bobotok. No i generalnie ja lubię góry i zachwycają mnie widoki, ale nie mam super kondycji i trochę mnie przerósł ten wypad w góry. I tam spotkaliśmy psa, który był moim aniołem stróżem. Był pod szczytem, był w takiej norce pod szczytem, nie na samym szczycie, ale bardzo wysoko, na bardzo jakby, no w sumie na tej kili. No tak, po prostu robiliśmy atak na szczyt, więc jedliśmy kanapeczki i on się tam do nas przykolegował i zaczekał na nas. Myśmy zrobili ten atak szczytowy. Popodziwialiśmy widoczki i później jak schodziliśmy, to stwierdziliśmy, że schodzimy do tego żabiaka, nie? W sensie, że inną drogą niż żeśmy weszli. No i generalnie było fajnie na początku, później zaczęło zmieszkać, no w ogóle zrobiło się niebezpiecznie, no bo noc w górach nie jest niczym przyjemnym. I ten pies nas po prostu jako ostatnią grupę prowadził do miejsca, w którym uznał, że już dalej sobie poradzimy i nas tam zostawił. W sensie on został na polanie, a myśmy poszli dalej. No i jakby... Mimo, że nie mieliśmy ze sobą żadnego jedzenia. To był totalnie nasz przewodnik, w sensie nic nie mówił i był psem, ale totalnie mieliśmy do niego zaufanie i po prostu tak koniec końców to on nas prowadził. Charakteryzm to był pies z gór, był niski, szary i miał takie mega łapiska. Krzywe, bo połamane i pozrastane, ale mamy jego zdjęcia. Przyszłam z pomysłem, żeby zrobić teledysk, bo jakoś podobała mi się, miałam taką fantazję, że fajnie byłoby wypuścić was jako trzy psy w miasto i zrobić z wami takie fajne zdjęcia, ale kompletnie nie miałam pojęcia o tym, że Miłosz jest w szkole filmowej i że w ogóle tak ten pomysł zostanie entuzjastycznie przyjęty. Więc mój pomysł był amerykański, ale ja się, tak jak wy nie spodziewaliście się, że ja coś z tym zrobię, ja też się nie spodziewałam, że wy coś z tym zrobicie. To po prostu nagle trafiło ziarno na podatny grunt. Przynajmniej powiedziałam, ach, wiecie co, super byłoby zrobić teledysk. I usłyszałam, zrobimy. No. Tak. I wtedy właśnie do ekipy dołączył Miłosz. Na początku w funkcji produkcyjnej i właśnie reżysera teledysku, no ale potem postanowiliśmy go dołączyć też do grupy aktorskiej, bo tak się wydarzyło. Opowiedz mi już, jak to było. No to właśnie tak było, że przyjechałem na jedno z waszych spotkań, no i jest opcja, żeby zrobić teledysk, że jest spektakl po psach. No to super, to słuchajcie, to ja skrzyknę swoich kolegów operatorów. Obecnie kolegów studentów. Kolegów studentów z roku i zrobimy po prostu, tak żeby zaangażować ludzi, a że mieliśmy po prostu, ludzie są teraz chętni, żeby po prostu działać. Jest też dostęp do sprzętu, więc musimy też część sprzętu popożyczać od ludzi. No i tak się złożyło, że grupa Zajadkowiczów się zebrała i udało się ten teledysk zrobić. Mieliśmy 3 dni zdjęciowe, co jest na teledysk naprawdę dużo, więc żeby ci ludzie, żeby zaangażować grupę ludzi, żeby 3 dni pracowała i no, pracowali praktycznie pro bono, no bo nie mieliśmy budżetu na to, bo jeszcze byliśmy może przed wszystkimi dotacjami, więc to było po prostu za dziękuję. No i początkowo było tak, że klip powstawał do innej piosenki. Albo na początku jeszcze nie miał piosenki chyba nawet. W ogóle myśleliśmy o tym, żeby, pamiętacie, te 3 postacie zawrzeć, żeby opowiedzieć 3 życiorysy w tym klipie, tak skrótowo, więc mieliśmy jakiś zarys takiej fabuły tego teledysku, no ale myśleliśmy o innej piosence,
albo w ogóle o tym, żeby skręcić materiał filmowy, a najwyżej później podłoży się muzykę. Byliśmy zupełnymi optymistami. Ja nie wiem, co mieliśmy w głowach, ale dobrze nam szło to. Więc ja pogadałem właśnie z kolegą, z którym w ogóle to też się wszystko pozbiegało, bo mój kolega operator Ignacy Kiełczewski właśnie mówił, ej, Miłosz, nakręćmy coś, nakręćmy jakiś teledysk, weź nakręćmy. Ja mówię, no to znajdź artystę, pogadajmy z nim, nakręcimy po prostu. No i nagle się okazało, że nie będziemy kręcić dla artysty, tylko będziemy kręcić do spektaklu. No i ja dzwonię do Ignacy, mówię, Ignacy, tutaj jest spektakl i kręcimy po prostu teledysk, który będzie promował. Ale dla kogo? No jeszcze nie wiadomo, ale zróbmy teledysk. Mają być fajne, jest historia trzech psiaków, to jest super akcja. Ignacy mówi, super, to słuchaj, to weźmie, ja wezmę jeszcze do tandemu Adama, Adam Buciński, który był drugim operatorem, zrobimy to w tandemie. No i od tego się zaczęło. No i też właśnie kosmos się uruchomił. Okazało się, że chłopaki byli zajawieni, napisaliśmy scenariusz, mówię, no to co, no to kręcimy. Ale do jakiej muzyki, tak? Słuchajcie, nie myślmy teraz po muzie. Nakręćmy i zobaczymy, co się stanie. Więc tak, więc tak była zamknięta sytuacja teledysku, ale właśnie w międzyczasie też uruchomiliśmy różnego rodzaju kolektywne działanie, bo zdecydowaliśmy, wtedy jeszcze na tamtym etapie nie myśleliśmy o tym tak pewnie, że będziemy realizować spektakl bez reżysera, natomiast wiedzieliśmy, że chcemy realizować tą produkcję jako grupa i umawialiśmy, że jakiegokolwiek działania nie podejmujemy, to podejmujemy je jako grupa i każdy w tym uczestniczy i daje z siebie tyle, na ile może dawać na dany moment. A to oznaczało, że przy poszukiwaniu finansów na ten spektakl wszyscy pisaliśmy wnioski. Wszyscy pisaliśmy na różnego rodzaju programy dofinansowujące i naprawdę przez wiele miesięcy wszyscy otrzymywaliśmy odmowy. I w końcu się okazało finalnie, że chłopaki założyli w międzyczasie fundację Analog i że można w związku z tym, z istniejącym podmiotem fundacji składać wniosek do miejski, większy, tak? I dostaliśmy największą dotację, jaką można było z tych naszych wniosków dostać. I zaczęliśmy zbierać powoli wszystko do kupy i przygotowywać się do premiery. Tak, no w międzyczasie jeszcze powstał tekst. Dokładnie. Chyba. Tak, nie pamiętam, albo no za, nie, to już, aha, już wiem, w marcu. Tekst powstał chyba w ramach jeszcze w okolicach teledysku, prawda? Wydaje mi się, że jakieś drafty, ale tak naprawdę chyba maj, czerwiec się spotkaliśmy na czytanie, prawda? Tak. Bo jeszcze mieszkałam w Warszawie, tak. To, czyli około maja już spotkaliśmy się na czytanie, przeczytaliśmy tekst i zaczęliśmy myśleć o współpracownikach. I to też wtedy podjęliśmy decyzję, że realizujemy spektakl bez reżysera, że realizujemy go w kolektywnie, że wszystkich zapraszamy na zasadzie partnerstwa, że nie chcemy, zresztą cała ta droga produkcji taka była, że wszystkie osoby, które chciały przejmować kontrolę w jakiś sposób nad tym projektem, a zdarzały się one w różnych fazach, na różnych etapach dotycząc różnych spraw, jakoś z nami nie zostawały. Cały czas mieliśmy takie poczucie, że potrzebujemy miękkiej energii, potrzebujemy decydować jako grupa, że są pewne wartości, na których nam zależy i że chcemy zaprosić takich ludzi, którzy by się zaangażowali i którzy byliby z nami po prostu dla tego projektu i dla fanu pracy, nie tylko dla pracy sensu stricte, czyli dla zarabianych pieniędzy. Wiadomo, że w świecie artystycznym każdy chce zawsze dać z siebie jak najwięcej, ale nam zależało na jakimś takim, właśnie na wspólnocie wartości. I dobierając współpracowników, to też było śmieszne, szukaliśmy wszyscy, każdy w obrębie siebie i potem grupowo decydowaliśmy, to kto. Więc może opowiedzmy, jak się pojawili Państwo, którzy są z nami. A to jest też wspaniałe, że przy okazji... Przez tą panią! Wspaniałe, że już przy okazji pracowania stricte nad spektaklem, ludzie, do których się odzywaliśmy i chcieliśmy bardzo, żeby dołączyli do naszego filmu, po prostu się na to zgodzili, więc to nie jest tak, że w momencie, kiedy już chcieliśmy działać konkretnie na już tej docelowej materii,
gdzieś tam krążyliśmy i do końca nie wiedzieliśmy, czy to się uda z tą osobą, której sobie wymarzyliśmy, ale okazało się, że wyszło tak, jak chcieliśmy i że jakby przedstawiając koncepcję, każdy chciał w to wejść, więc to było naprawdę super zaskakujące i super miłe. Temat tej kolektywności też jest gdzieś tematem, który my u siebie przerabiamy, próbujemy przerabiać i wiemy, że to się wiąże z wieloma zagrożeniami, trudnościami i też jakby widzimy w tym wartość, więc to w ogóle obserwowanie waszej pracy, waszej energii, waszej jakiejś takiej umiejętności do dążenia do porozumienia było jakąś niesamowitą dla nas też możliwością. Temat psów jest nam bliski, bo po prostu kochamy pieski. I też przyznam, że ja miałam bigla z rodowodem jako dziecko i też chodziłam z nim na wystawę. Akurat mój brat jako ten starszy go wystawiał, w sensie ją. I zawsze tam było coś z nią nie tak, że nie dostawała nigdy pierwszego miejsca, czy miała jakieś nie takie zęby, czy coś. Ja tego nie mogłam zrozumieć, bo uważałam, że jest najpiękniejsza, ale uznałam, że to w ogóle nie jest środowisko dla niej. No, ale później właśnie wejście w te materiały, które jak już przygotowywaliśmy te materiały wideo i to wejście w ogóle w świat psów laboratoryjnych i kiedy tam się po prostu, niby to wiedziałam, ale kiedy się okazało, że to są prawie zawsze bigle, ja to jakoś tak wypierałam i to jakby ten temat okazał się jeszcze bliższy niż by się chciało. Też teraz mam z kolei psa ze schroniska i też jakby ten problem z agresją i to wszystko jest nam bliskie jakoś. Z agresją, a z drugiej strony no przekochane psy, cudowne i widać to skrzywdzenie ale też to skrzywdzenie nie zaplanowane, nie ze złej woli, tak? Bo ja też uważam, że na przykład moim zdaniem posiadanie bigla w mieszkaniu, to jeżeli się pracuje i chodzi do szkoły, to w ogóle to jest zły pomysł. Uważam, że to nie jest dobry pomysł, bo to są psy do sfory, to są psy, które potrzebują biegać po lesie i mają bardzo silny instynkt. I w ogóle ten temat jakby krzywdzenia psa z miłości też, to jest coś, o czym często też myślę w ogóle, zastanawiając się, czy pies się zachowuje w jakiś sposób dlatego, że szuka mojej akceptacji i gdzieś się przekracza nawet w tym swój komfort. Ja też mam bliznę po psie, jedyna blizna jaką mam, to pies wujka mnie ugryzł. A jeszcze wracając trochę do samych wizuali, to na początku Iza do nas zadzwoniła i zapytała, czy chcielibyśmy zrobić wizuale. Myśmy zajęli się w ogóle szeroko pojętym obrazem w tym roku. Zrobiliśmy kilka animacji, coś tam się gdzieś dostało i to tak w ramach pandemii. Więc jakoś weszliśmy w ten temat i tak mi zapowiedziała, może byście zrobili wizuale, bo robicie VR i w ogóle. I miałem takie, zajebiście, to chyba najfajniejsza rzecz, jaką mógłbym robić w teatrze. W ogóle super. I Agata też miała tak, że w ogóle super. I później się jakoś spotkaliśmy pierwszy raz na Zoomie. Tak, wtedy czytaliśmy jeszcze tekst, a później jeszcze zobaczyliśmy się... Później wysyłaliście nagrania, później się chyba widzieliśmy w teatrze, w sensie na Pradze. Na Pradze. Nie wiem, ja miałem jakieś same dobre przeczucia i w ogóle najfajniejsze było to, dla mnie też jest jakoś piekielnie ważna ta kwestia kolektywności, bo rzeczywiście wydaje mi się, że to jest coś absolutnie niesamowitego. To, co powiedziałaś, Ela, z tym jakby
niskim ciśnieniem, w sensie z tym, żeby na spokojnie i ze zgodą. To też było fajne, że właśnie Iza zadzwoniła i powiedziała, czy chcecie? Ja miałem takie, no super. I później Iza powiedziała, no dobra, to w takim razie ja to położę na stole ze swojej strony, bo każdy przynosi jakby z kim chciałby pracować i później porozmawiamy, gdybyście mogli wysłać jakieś też materiały. Miałem takie, a jakie fajne, transparentne, w ogóle jakie oczy. W paluszkach jakby, w ogóle super. To się nam najbardziej podoba. Jakieś fajne. Tu się też zaczyna wątek pracy online, bo na przykład Adrianem nie widzieliśmy się nigdy na żywo. Tu też. Ale ja tak słucham was i już mi się wszystko teraz poukładało. Już wszystko zrozumiałem i już jestem spokojniejszy, bo do czego zmierzam? W ogóle od początku, bo do mnie też się odezwała Iza. I Iza mnie ujęła tym, że kojarzyła moją pracę z zespołem, z którym już jakiś czas nie gram, nie tworzę. I to mnie zdziwiło, że jeszcze ktoś się ostał na tej kuli ziemskiej, kto jeszcze pamięta ten mój etap jakby w tworzeniu muzyki. A co do samej pracy, to właśnie ułożyło mi się wszystko teraz dlatego, że byłem aż troszeczkę przestraszony tym i przerażony, jak ta współpraca gładko przebiega. Bo nie jestem przyzwyczajony do tego, że... To znaczy tak, jest w tym pewna wartość, bo w momencie, kiedy trzeba się w pewien sposób jakby ścierać, gdzieś znajdywać się w środku, to gdzieś to tworzenie przestaje, komponowanie muzyki przestaje mieć tą świeżość i przestaje być już jakby zabawą, fanem. No. Jakby ja przestaję w którymś momencie, kiedy muszę się bardzo mocno napinać jakoś, może czasem nie w tą stronę, którą chcę, to już mnie to przestaje bawić. Przestaje mnie to cieszyć i po prostu zaczyna się to już taka, zaczyna się zwyczajna charuwa. To, co wychodzi ze mnie, już przestaje być jakby mną. A myślę też, że gdzieś tam trzeba każdego siebie wrzucić w to wszystko, nie? W ogóle całe okoliczności powstawania tego spektaklu, że mieliśmy ogromnie dużo szczęścia z tego powodu na przykład, że nie wiem, wszyscy w tym samym czasie przeszliśmy, przechorowaliśmy cały COVID, wobec tego próby mogły się odbyć całkowicie do końca bezpiecznie. Jakby gdyby ta cała sytuacja jakby pandemiczna, po pierwsze nie mielibyśmy czasu na przeprowadzenie tych prób, po drugie nie mielibyśmy miejsca, żeby te próby w ogóle przeprowadzić, jakby to było pomocą, jakby przyszedł nam Dom Kultury Praga, że w międzyczasie nie odbywały się tam żadne miejsca, żadne zajęcia i też jakby każdy dawał bardzo szczerze chyba to, co ma, bo na przykład jak Iza skontaktowała się z Weroniką, to Weronika pierwsze co powiedziała, że temat jej się bardzo podoba, ale poleca bardzo mocno koleżankę Olę Osowicz, która zajmuje się po prostu performansem międzygatunkowym i myśli, że ona nawet będzie... Czyli na przykład performuje dla psów albo dla ptaków. Dla szczurów. No to dajesz, Wera, bo to przez ciebie, nie? Przede mnie, a tak w ogóle w sumie to przez Izę. Trafiłyśmy do projektu właśnie dzięki Izie, która zaprosiła nas do zapoznania się z waszym projektem i jesteśmy bardzo zadowolone, że mogłyśmy wziąć w nim udział. Trochę mówię za siebie i za Olę, ale tak naprawdę myślę, więc w jakimś sensie tak było to zaproszenie w waszym imieniu. Sorry, Ola, wracam. Jak się nie będę z czym zgadzać, to będę krzyczeć, tak więc mów, Beram. Dobra. Jakie było wasze podejście do tego, że my się praktycznie nie znaliśmy, a jakby mimo wszystko podjęliśmy współpracę? Wiesz co, mam poczucie, że to wszystko było bardzo organiczne, dlatego że na bardzo wczesnej fazie, kiedy jeszcze pisaliście wniosek o dofinansowanie, spotkałam się z Izą, która opowiedziała mi o waszym pomyśle i o waszym projekcie. Już na tym etapie
czułam, że bardzo bym chciała do tego projektu zaprosić Olę Osowicz i wspomniałam Izie podczas wspólnej pierwszej kawy i poznania waszego pomysłu o tym, że jest Ola Osowicz, która się zajmuje w działce choreografii bardzo podobną tematyką i uważam, że praca z nią byłaby tutaj jak najbardziej czymś ciekawym zarówno dla was, jak i dla mnie, dlatego że mogłabym ją wtedy też zaprosić do duetu choreograficznego, który też jest ideą kolektywną, a dodatkowo przez to, że wy u samych podstaw chcieliście tworzyć kolektywnie, to wydało mi się to dodatkowo ciekawą wartością, żeby też spotkać się na poziomie pracy zespołów, nie tylko indywidualnie. Więc od samego początku bardzo chciałam zaprosić do tego Olę i tylko jak pojawiła się informacja o tym, że dostaliście dotację i z Izą udało mi się skonsultować, czy mogłabym natychmiast powiadomić na ten temat Olę. Skontaktowałam się z Olą i zaprosiłam ją do projektu. Kolejny. I jak tylko usłyszałam, że są ludzie, którzy chcą grać psy i jakby, że tematyka jest ludzko-psia, no to oszalałam z radości, no bo to jest rzeczywiście coś, co rozwijam już od kilku lat i ciągle nie daje mi spokoju. I wreszcie jakby dzięki spotkaniu z wami mogłam skonfrontować swoje artystyczne, choreograficzne podejście i przełożyć je na język bardziej teatralny i bardziej komunikatywny. Więc ten format, który wybraliśmy do współpracy w ogóle, że wyście niezależnie pracowali sami, a my z Weroniką przychodziłyśmy raz na jakiś czas na próbę i dawałyśmy wam doświadczenia, dawałyśmy wam język i dawałyśmy wam też sposoby tworzenia choreograficzne. I po tym zobaczyłyśmy, co wy z tymi naszymi narzędziami robicie na własnym polu, na własnych ciałach i na własnym tekście. Było niesamowicie takie inspirujące i piękne, bo dostaliście od nas paczkę i zabraliście ją w dalszą podróż i wykorzystaliście ją tak, jak sami chcieliście ją wykorzystać, bez narzucania z naszej strony jakichś materiałów, więc zdecydowanie jest to jakiś nowatorska forma w ogóle współpracy. Nowatorska pewnie jest to, że większość, bardzo dużo tego było online, prawda? Że... Wiesz co, z dwóch powodów. Jedno, że może online, ale bo to wyszło w trakcie, ale na samym początku, kiedy zgodziliście się na to, że będziemy współpracowały wspólnie w duecie z Olą, z wami i spotkaliśmy się po raz pierwszy właśnie online, żeby porozmawiać o samym projekcie, to zdałam sobie z tego sprawę, że jest w was otwartość na to, żeby budować te zasady współpracy, że jest w was ciekawość na poznanie tego, czym my się zajmujemy i jak możemy wam pomóc, ale jednocześnie jak możemy się wzajemnie wymieniać w ramach tej produkcji, którą wy tworzycie. I jest to rzadkość jednak pracy w teatrze, że ktoś negocjuje formę pracy. Bardzo często rozpoczynając współpracę w teatrach dramatycznych, okazuje się, że najchętniej ludzie przekazują choreografom, choreografkom zadania, których sami po prostu nie potrafią wykonać, więc nie zastanawiają się nad tym, gdzie te prace mogłyby się przeciąć i jak wzajemnie mogłyby się zainspirować, tylko bardzo często wynika to z tych pobudek, że jakiejś sceny dany twórca nie potrafi stworzyć, więc choreograf jawi się jako jakiś magik, który ma rozwiązać wiele zagadnień albo problemów, które pojawiły się na trasie i nie do końca one wszystkie mogą być zrealizowane przez tego twórcę. Więc to było bardzo ciekawe i bardzo innowatorskie, że mieliście od samego początku chęć współtworzenia z nami formy tej współpracy. Tak, tak naprawdę wytworzyliśmy jakąś metodologię współpracy, a nie poszliśmy tym takim torem, że przynosimy wam produkt, który wy wkładacie jako puzzle albo jako jakaś tam część. Przez to, że myśmy oparli tę współpracę na dialogu i na takiej, mam wrażenie, horyzontalnej współpracy, to rzeczywiście się wszystko do siebie dopasowało, że to nie są dwa osobne byty, choreografia i to, co wy robicie. Tylko mam wrażenie, że to się wszystko zlało i jakby myśmy wrzuciły coś od siebie, wy dorzuciliście coś od was i powstało coś niesamowitego. I też warto tutaj wspomnieć, że bardzo często jest tak, że jak pracujemy z Olą osobno, to też bardzo nam zależy na tym, żeby tworzyć formę najpierw warsztatu, a potem w konsekwencji
tworzenia wspólnie scen. A tutaj to, co było ciekawe, to to, że Ola zajęła się nasycaniem was pewnymi treściami, które stanowiły dla was podstawę do tworzenia wspólnego warsztatu i jakby poznania tematu trochę od innej strony, a ja mogłam przyjść na zupełnie innym etapie pracy i pomóc wam dostrzec, co widzicie z zewnątrz, czy w jakim sensie, jakie to obrazy osiąga, co tworzycie, co przechodzi na drugą stronę, że można było już popracować z wami jakby na poziomie nie tylko narzędzi, które dostaliście od Oli, zaczęliście je wypracowywać, tylko też tego, jak tworzycie własne role. Wiedzieliście o wiele więcej, w związku z tym był to inny poziom, na który można zapraszać twórców choreografii, bo wtedy jakoś bardziej się dopełnia ta idea współpracy i tworzenia teatru. I to było też bardzo przez to ciekawe. Oczywiście dodatkową wartością było tworzenie w sieci, tak, bo faktycznie moje pierwsze spotkania musiały się odbyć za pomocą telefonu, Zooma i Facebooka, ponieważ byłam chora. Ale więc to dodatkowe jakieś pytanie też, jak patrzysz na obraz, co widzisz. Mieliśmy ogromne zaufanie do wszystkich twórców. Jakby i to się okazało, że też jakby nie znając całej ekipy wcześniej, ale się okazało, że było bardzo warto z tego względu, że każdy w ogóle jakby po partnersku bardzo podszedł do pracy i wszystko zdarzyło się w ogóle bez pudła. Adrian napisał muzę za pierwszym razem i ona właściwie się działa. Wy tutaj najpierw z Olą zapuściłyście robaka tego w głowie, który jakby zaczął pracować i w momencie, kiedy nam się wydawało, że mamy jeszcze ogromną pracę choreograficzną przed sobą, żeby to dobrze wyglądało, nagle było powiedziane, ale wystarczy to zrobić po prostu na czysto, powiedzmy, to dopracować i to już jest, a cały psi język w ogóle zaczął pracować podskórnie od samego pierwszego spotkania z Olą praktycznie. I to było wszystko, każda osoba w bardzo partnerski sposób spowodowała, że jakby wypełnia sobą dane pole, które się otwiera i wszyscy się ze sobą łączą w tej pracy i to było niesamowite. I widzisz, to już jest bardzo innowacyjne, bowiem wasze zaufanie jest niestandardowe. Jednak bardzo często w pracy w teatrze spotykam się z potrzebą, że ufam, ale bardzo pilnuję i ingeruję w sposób myślenia i nie zawierzam, że to gdzieś doprowadzi. A tutaj przez to, że było to zaufanie z waszej strony i z naszej, to każdy dbał o to, aby jego działka została w pełni zrealizowana. Przynajmniej takie odnoszę wrażenie. Oczywiście jest niedosyt, no bo jest to praca, którą warto jak jeszcze dopracować na żywo, bo faktycznie jednak ten czas pandemii utrudnia pracę w teatrze i też w performensie i w ogóle w pracy w szeroko rozumianym teatrze, no bo jednak nie jest to samo. Ale mi się wydaje, że to jeszcze nas nie ominie, w sensie, że jeszcze będziemy mieli i tak to. Ale co jeszcze chciałem powiedzieć? Na maksa chciałem ci podziękować i zapytać cię, w jaki sposób na przykład, bo dla mnie to jest bardzo, bardzo interesujące, ten konkretny przykład. W moim przypadku, kiedy zobaczyłaś najpierw nagranie tego spektaklu, tą próbę całkowicie na brudno tego materiału, a później przyszłaś do nas. Nie, nawet wtedy jeszcze gadaliśmy na Messengerze, wtedy gadaliśmy online i dałaś mi uwagę po tym materiale, że ty to widzisz jako takiego po prostu dresa, co mi po prostu jakby w ogóle nawet mi do przemyśl nie przeszło, natomiast to, jak to wyłowiłaś, potem miałem na początku taki blok, ale jak to? A potem wróciłem do domu, przemyślałem całą sprawę i nagle się okazuje, że to po prostu robi całą robotę w moim przypadku i ustawia aktywizuje w ogóle do relacji i nowe znaczenia wnosi, jakby buduje się jeszcze ileś tam w ogóle warstw. A tak po prostu to powiedziałaś, a ja bym go widziała jako dresa. To po prostu na maksa. Jedna uwaga robi wszystko. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Wiesz co? Wydaje mi się, że miałam ogromną przyjemność w tej pracy. Ja jestem, to jest tak, pracuję w teatrze dramatycznym od 2010 roku. Oglądałam bardzo dużo różnych inscenizacji.
I na pewnym etapie odnajduję w tym niezwykłą frajdę, aby łączyć kropki i rozrzucone elementy przez różnych twórców. I mam poczucie, że mam w tym jakąś umiejętność i przychodzi mi to z łatwością, że trochę jak ktoś rzuca, co ma na... Trochę to jest praca z kompozycją w choreografii, to się nazywa kompozycja i trochę łączysz różne elementy i zastanawiasz się jak i co pasuje do siebie. I trochę jest tak, że jak pokazaliście mi tą scenę, a ja czytałam scenariusz, usłyszałam od was różne rzeczy, Ola mi też mówiła dużo o was, to nagle zobaczenie tego spowodowało, że te elementy połączyły się i dały jakąś inną wypadkową. I mam taką, to jest chyba jedna z moich ulubionych rzeczy w każdej produkcji, składać finał. No jestem fanką tego, że jak masz rozsypane różne sceny, to teraz jaki finał musisz złożyć, żeby był z tego spektaklu? To jest moja największa frajda. Zdarzyło mi się kiedyś w produkcji, że zaproponowałam reżyserce finał, zanim zrobiliśmy drugą scenę w spektaklu. Ja powiedziałam, Boże, ja wiem, jak to się kończy. Ja mówię, jak to? Ja wiem, czy ja mogę zrobić tą scenę. I ona powiedziała, no dobra, zrób ją. I zrobiłyśmy finał chyba w pierwszym tygodniu, czy tam drugim całego spektaklu. I coś takiego było właśnie z tym, jak przyszłam do was, to mi się te rzeczy po prostu zaczęły zbierać. I było to tak przyjemne móc przyjść na tym etapie do was, jako taki świeży umysł, który patrzy na rzeczy z zewnątrz, bo wy już w tym bardzo długo siedzieliście. I teraz każdy z was łączył kropki. I ja tylko połączyłam ostatnią kropkę, a to tam wszystko było. I to wydaje mi się czasem po prostu kwestia tego, że przychodzisz jako nowy z dystansem, patrzysz na rzeczy i mówisz, to może pomóc. Dla nas to było mega ważne pod tym względem, słuchajcie, że my długo borykaliśmy się z takim przeświadczeniem, że brakuje nam trzeciego oka, jakiegoś takiego powiedzmy kogo całkowicie można jakby zapytać takie ostateczne zdanie, mając bardzo dużo informacji powiedzmy na temat projektu, na temat tematu, na temat postaci, ale jeszcze było po prostu jakby brak wiary w to, że to może być atrakcyjne. I w momencie, kiedy zaczęliśmy pracować już tak bardzo konkretnie, jakby już w tym finalnym momencie, nagle się okazało, bo to prawie rok był, znaczy nawet nie prawie, rok jakby od momentu powstania tych tematów, tych postaci do tego czasu, że temat w głowie tak mocno pracuje, że przy spotkaniu, jakby wy obie byłyście takim momentem, że uwierzyliśmy w to, że to może być w ogóle atrakcyjne, że to się składa, jak bardzo ważny w tym jest w ogóle ruch i ten sam język, czyli jakby system działania z tematem powoduje, że nic więcej nie trzeba, żeby to bardzo mocno pracowało. Jakby i ten ostatni czas był taki, że frajda z tego wszystkiego na scenie, jakby poszukiwanie, a nie oczekiwanie efektu było tak mocno atrakcyjne i tak mocno nam sprawiało przyjemność i nas wkręcało w to, że jakby nie było, że to po prostu było jasne, że jakby to doszło do końca bez takiego momentu, bez kłótni, bez chaosu, tylko po prostu jakby to było bardzo mocno prowadziło nas w konkretnym kierunku. Tak, językowo mam wrażenie, że można to zobrazować w ten sposób, że myśmy się nauczyli wspólnego języka i nauczyliśmy się komunikować w tym języku, a normalnie jest tak, że uczymy się jednego zdania i to zdanie recytujemy. Więc to jest ta różnica pomiędzy tym procesem a innymi. I też to jest chyba charakterystyczne dla choreografii współczesnej w ogóle, to, że my w jakimś sensie bardzo próbujemy łączyć te tematy, które w nas pracują. I też to, co było niesamowite u was, że wyście przyszli do nas z czymś, co było dla nas bardzo inspirujące do rozwijania i możliwość przyjrzenia się temu, jak wy to prowadzicie i z której strony można jeszcze poprowadzić ten sam temat, żeby go dopełnić, żeby był on trójwymiarowy, no jest taką zabawą nawet na eksploatację samego spektaklu, bo celem jest, aby stworzyć narzędzia, które powodują, że za każdym razem, jak daną scenę wykonujesz, to się w niej przekraczasz, czasem na poziomie formy, czasem na poziomie emocji, czasem na poziomie psychologii, więc wydaje mi się, że celem, że to jest najciekawsze też w
dla mnie w pracy w teatrze, że właśnie jak stworzyć sytuację, która jest wiecznie żywa, że umiejscawiasz się pomiędzy emocjami, pomiędzy relacjami, pomiędzy znaczeniami własnego ciała, słowa, które wypowiadasz. I to wydaje mi się też bardzo innowacyjne, to, że zdecydowaliście się na pracę kolektywną, ale też na stworzenie świata, który jest trójwymiarowy. I swoją inscenizacją nie stawiacie tezy, tylko poprzez ciągłe przekręcanie tej tezy stawiacie pytania. I to jest mega inspirujące. Bo ten spektakl to jest tak, że za każdym razem masz zadanie, żeby go jakby odbierać innymi środkami. Raz jak gadaliśmy z Olą, że teraz po prostu na przykład masz ten przebieg na to, żeby eksplorować w sobie psa. Ten przebieg jest na to, żeby eksplorować w sobie człowieka. Ten przebieg jest na to, żeby eksplorować w sobie węch na przykład chociażby. Albo przeróżne dźwięki, które są jakby przestrzeń w ogóle. I to można za każdym razem traktować w zupełnie inny sposób. I ja na przykład przez cały czas obserwuję swojego psa i szukam w niej nowych, wiecie, nowych ruchów, nowych zachowań i to jest, i cały czas coś wynajduję, więc po prostu nie mogę się doczekać tylko pod tym względem, kiedy będziemy to mogli grać na żywo, żeby to zrealizować. Więc jakby to jest mega fajne pod tym względem. Także tak to. Ja bym bardzo chciał jeszcze poruszyć tutaj postać profesora Bogdana. Bo pan Bożu. Bogdan jest tutaj z nami. Jest z nami i prosi cały czas o głaskania. Bo to też jest, mi się wydaje, mega szkoła pracować z nimi. I z Bogdanem, i z Mary. I to też jest, słuchajcie, jakaś forma mistrzowskiej choreografii, słuchajcie, naprawdę. I patrząc na to chociażby, jak Bogdan się zachowywał na próbie, jak Mary się zachowuje na próbie, jak bardzo nagle się okazuje, że to, co ty robisz na scenie, wystarczy, że się przejdziesz, to się wywołuje reakcję 1:1. Wystarczy, że ktoś zaczyna coś grać i już percepcja psa się zmienia. Widzisz, że masz po drugiej stronie widza, który na ciebie patrzy i wierzy ci we wszystko, co robisz, tylko nie do końca ogarnia, co się dzieje. Tak, w pewnym momencie jeszcze na próbach Bogdan wszystko bardzo dzielnie pracował, natomiast na przebiegu, już na przebiegu całości to było jednak dla niego za dużo, więc myślę, że on jest świetnym dramaturgiem, natomiast ten spektakl nie jest stricte dla psów do oglądania. Zdecydowanie nie. Mary też już sama podejmowała decyzję rano, że ona dzisiaj nie idzie na próbę i koniec. Dokładnie. Bo jakby tam wydarzało się tyle emocji, że ona to bardzo mocno przeżywała. Powiedziała pewnego rana, powiedziała, nie idę, nie, po prostu nie idę, nie mam zamiaru wyjść, więc została. Ale to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo Ola też w swojej pracy rozwija spektakle, które mogły być realizowane właśnie dla psów i wydaje mi się, że kiedyś to by było takie utopijne marzenie dla całej tej produkcji, że stworzycie dwa oblicza tego samego spektaklu. Jeden, który może być zagrany dla ludzi i jeden, który może być zagrany dla ludzi z psami i w jakimś sensie dla psów, bo to też mogłoby być ciekawe na przykład, czy ten sam spektakl w związku z tym będzie w odcinkach, żeby mógł z tobie pracować. Ale wiesz co, było takie to jedno zadanie z waszej strony, żebyśmy zrobili przelot w wersji bez słów, ale po prostu, żeby każdy był całkowicie w 100% psem. I to wniosło bardzo wiele do postaci. Bardzo wiele też mi się wydaje wniosło do postaci wrażenia, jakie miał Miłosz, będąc jedyną osobą. I myślę, że taką wersję mogłyby jak najbardziej psy oglądać. Bo Mary też chyba wtedy brała udział z nami w tym, powiedzmy, przelocie, no i ona też była całkowicie uczestniczyła w tej sytuacji. Więc jest taka szansa. Ale bardzo to by było inspirujące w ogóle. Wydaje mi się, że ta zmiana percepcji, też na którą wtedy pozwoliłby sobie człowiek, mogłaby nas wszystkich troszeczkę spowolnić. Powiem się, tak jak rozmawialiśmy trochę w naszej rozmowie wstępnej, jednak cały czas się przebodźcowujemy. Więc to też moglibyśmy się właśnie od zwierzaków uczyć. No więc ten spektakl mógłby mieć też ten wydźwięk ludzie, psy w koncepcji łamanie zasad ludzkich trochę. Pojawiła się czwarta postać, że musi być jakaś osoba, narrator,
I ja sobie wyobrażałam to pisząc, że będzie to głos. Nie wyobrażałam sobie, że będzie to człowiek na scenie. I zapisałam w pierwszej wersji to jako głos, to znaczy, że będzie jakiś głos prowadzący te psy poniekąd przez te wybory najlepszego psa, który wygra głosowaniem publiczności. Ale nagle w procesie dziania się spektaklu przyszła do mnie taka obserwacja sytuacji, że siedzieliśmy w piątkę, bo Miłosz już był zaangażowany w produkcję przedstawienia. Przeczytaliśmy to, czy nawet jeszcze chyba wcześniej rozmawialiśmy o tym głosie, a później przeczytaliśmy i to już nagle było takie jasne, że przecież Miłosz już w tym jest, że on musi być tą czwartą postacią, że jakby jak można to zrobić inaczej. I potem Miłosz poprosił mnie, bo jeszcze mieliśmy takie sesje, jeżeli chodzi o pisanie kwestii opowieści, z każdym z osobna spotykaliśmy się jeszcze, rozmawialiśmy o tym, jaka by to mogła być postać i czego tam jeszcze ewentualnie brakuje. I Miłosz do mnie się zgłosił z taką sprawą, że ta postać jest napisana jako głos, no ale właściwie to jest człowiek i tego tam brakuje. I zaczęliśmy z Miłoszem szukać w ogóle podstaw tej postaci do tego, żeby wypowiedzieć te wszystkie słowa. I tak się pojawiło zakończenie spektaklu. To znaczy dopiero tak się zakończyło, tak się znalazł ten ostatni monolog, o czym tak naprawdę, co my tak naprawdę chcemy powiedzieć i o czym ten spektakl tak naprawdę opowiada. Właśnie dokładnie z tego dialogu i też z tego, nazwijmy to przypadku, który nie był przypadkiem, że siedzieliśmy jednak, byliśmy już piątką, nie czwórką, że brakowało tego jednego głosu, że Miłosz jest aktorem, w związku z tym było jasne, że już jest w teamie. I też jego spostrzegawczość i umiejętność kreowania historii, też patrzenia na postaci przyniosło pytanie o to, no dobrze, to z jakiej pozycji on mówi? I tak się zrodziło zakończenie. Więc to też jeszcze chciałam powiedzieć. Ale to był taki element właśnie, że zastanawialiśmy się, szukaliśmy inspiracji też właśnie i tak nagle zaczęliśmy mówić o różnych ludziach, którzy zakładają fundacje, żeby pomagać. I nagle jakie są ataki na tych ludzi, jak oni są atakowani i jak sobie radzą, że właśnie co to znaczy, żeby pomagać. I też pamiętam, że właśnie przytaczałeś na przykład takiego Julka Osiaka, który ma jedną z największych fundacji, największa fundacja w Polsce i że on mimo tego, że oddaje to całe życie temu, tej akcji, święci całe życie swoje, to i tak jest atakowany i tak musi w ogóle radzić sobie z tym, że to nie jest tylko takie zero-jedynkowe. I tak samo tutaj w tej historii nagle okazało się, że ktoś pomaga psiako, ale co to znaczy, żeby pomagać? To są cały czas jakieś wybory, że to jest tak, wydaje mi się, że to się jakoś wszystko dopełniło. Powiedzcie, jak się pojawiła lalka i jak w ogóle wyglądała praca z lalką? No, lalka się pojawiła dzięki Oldze Krystianowskiej, którą znamy z niebywałych form, które robi własnymi rękami albo projektuje. No i tutaj Olga też od razu przyjęła naszą propozycję skonstruowania lalki, którą będziemy mogli animować, a jednocześnie będzie dla nas jakimś takim dopełnieniem, trochę bohaterem, trochę takim egg-dogiem. No też dochodziliśmy do tego takiego ostatecznego kształtu i każdy z nas gdzieś tam mówił swoje wizje na temat jej fizyczności i w ogóle sposobu i rodzaju animacji. Też bardzo korzystaliśmy z wiedzy Olgi, która zresztą konstruując lalkę sama szukała odpowiedniej dla niej metody materiału, jakiejś motoryki. Nie miała na nią przepisów, tylko po prostu
sama próbowała jakoś, jakoś sklejać te kolejne kawałki. No i pewnego dnia przyniosła do nas tego naszego bohatera. I, no i chyba się zakochaliśmy. Tak. No i na przykład. Olga w ogóle, no, oprócz tego, że jest autorką lalek, to jeszcze jest aktorką. Tak, i też wie, czego aktorowi potrzeba na scenie i to było jakieś, no, no wydaje mi się, wielkie z jej strony, bo ona faktycznie, jak konstruuje lalkę, to ona robi to w taki sposób, że faktycznie ona była animacyjna, a w ogóle ten pies wydaje mi się, no, takim tworem, który po prostu żyje nawet bez animatora. W sensie, że, no, często zdarzało się podczas pracy w teatrze, że dostawaliśmy lalkę tuż przed premierą i okazywało się, że ona jest nie do animacji, no bo też często konstruktor nie jest w stanie tego sprawdzić. On ma zrobić lalkę, a ona cały czas myślała o tym, że jak ma pracować głowa, że kończyny muszą odpowiednio mieć zakres ruchu, żeby ona nic z tej w ogóle wielkie brawa dla niej za tę robotę. Za ściąganie materiału z Europy, żeby zrobić ją, żeby ona była, bo ona jest do tego jeszcze leciutka, wytrzymała, więc no, to jest lalka marzenia. Lalka marzenia. A jeszcze nie sposób pominąć trzy jakby wszystkich twórców, to znaczy Bogdan, Bozia, Mary, i twoje, jak się nazywają, Elu? Wanda i Fela. Dokładnie. To są wszystkie nasze, mi się wydaje, wszystkie psy uczestniczyły również i były bardzo fajną inspiracją do tego. Był nawet pomysł, żeby tak zagrały, ale to nas zjadło. Prawda jest taka, że mamy doskonałe doświadczenie, zwłaszcza z Bogdanem, który uczestniczył w próbach. Bogdan jest psem Oli. Żyje z Olą właściwie, tak powinnam powiedzieć. I Bogdan uczestniczył w próbie i bardzo się w nią angażował do tego stopnia, że później odsypiał dwa dni, bo okazało się, że jednak pobyt na próbie jest z ludźmi, psami, jest dla psów również trudny. Ale ja jeszcze chciałam wrócić do tej lalki. Chciałam, żebyśmy sobie przypomnieli taką rzecz. Malwa, pamiętasz, dlaczego pojawiła się lalka? Co lalka miała nam zrobić w tej opowieści? Jak ty to opisywałaś? Mamo, jak to opisałaś? Powiem. To jest mamo. Dajcie do notaty. Ja pamiętam, że generalnie po prostu ciężar tego spektaklu jest dość duży. W sensie tak nam się wydaje. I ta lalka chyba była taka potrzeba, żeby ta lalka była takim oddechem po prostu i czymś jakąś taką może nawet osobną historią, która jakby pozwoli na chwilę wyjść z tego świata do jakiegoś świata, który jest piękny, poetycki, może nierealny. I dlatego mieliśmy potrzebę, żeby ona się w ogóle pojawiła, żeby te światy się tam pojawiły. I to tak się zaczęło później w trakcie pracy. Okazało się, że ona jednak koresponduje mocno z tym światem na różnych jakby płaszczyznach i że w ogóle nam dopowiada. Tak, przez chwilę to miała być w ogóle postać na przykład, że to jest jakaś coś, bierzemy z historii Łajki i o tym, jak została zgarnięta z bój z Moskwy i potem przeszła testy, potem została wysłana w kosmos, jakby mieliśmy to w jakiś sposób zawrzeć, ale potem zaczęliśmy to jakoś tak bardzo mocno łączyć z tym, co każda z naszych postaci potrzebuje, żeby to powiedzieć. W końcu to chyba wygrało. Tak, no lalka się pojawiła w wizualizacjach też, dziękuję, więc gdzieś tam zostały spełnione nasze marzenia kosmiczne o świat podróżującym w kosmos, albo wysłane w kosmos raczej. Więc rzeczywiście ta historia gdzieś tam zeszła na trochę inne tory, ale wydaje się, że na korzyść, bo ta korespondencja jakoś tak nam też nie wiem, miałam poczucie, że właśnie dopełnia, nawet będąc na scenie, czuliśmy jakiś taki dialog też z tym bohaterem i to było chyba dobre. No i że my nie,
że my nie znikaliśmy nagle, w sensie nie zerowały się nasze postaci i oto teraz zamieniamy się w animatorów na scenie, którzy jakby i cała uwaga jest na tej dance, że udało się jednak zrobić taką korespondencję tych postaci z kolejną postacią. Że nie musimy zakładać pszczela, I nawet Weronika, jakby nie mając w ogóle lalki, jakby daliśmy jej też takie zagadnienie, że chcemy, żeby w spektaklu występowała lalka. Może ty też będziesz miała taki sposób wizję na to, w jaki sposób takie lalki można podejść. W sensie my mamy do lalki podejście tylko i wyłącznie jako animatorzy, jako lalkarze, a co powie właśnie choreograf, który jakby w jaki sposób może to zobaczyć. I na przykład ona jeszcze nie mając lalki, nie widząc jej, może by tak widziała zdjęcia, jakie mamy zamysły, jak ta lalka może wyglądać, jak się może poruszać. Powiedziała na przykład od razu, a gdybyście dochodzili do tej lalki w taki sposób, jak inne psy w porze, albo jakbyście byli z poziomu tego psa też, jakby ona jakby na bardzo wielu poziomach właśnie współtworzyliśmy to, żeby dochodzić do tego, jakie ta lalka będzie zmieniała znaczenie i jak ją użyjemy. Ja chciała nam dać takie hasło po prostu, które staraliśmy się eksplorować teraz opus, które umacają w ogóle temat, ale nie wychodziły z tego takie rzeczy, które chcieliśmy używać później i grało. Ja też musiał Arek powiedzieć. Oczywiście, że tak. Arek był też na chwilkę tylko u nas i dołączył w sumie na samym końcu. Ale zrobił po prostu wspaniałą robotę i nie można tego powiedzieć. Nie ma go dzisiaj z nami, bo ma próbę chyba, ale no co, Arek Ślesiński to jest znowu nepotyzm, kolega z dawnych lat studenckich. I widzieliśmy o tym, że jednak nie będą to postaci formalne, że nie będziemy mieli kostiumów, powiedzmy, psi, albo że nie będziemy w jakiś sposób unifikowani i wiedzieliśmy, że chyba zmierzamy bardziej w stronę realistycznego kostiumu. Wiedzieliśmy, że no w sumie teoretycznie każdy z nas bardzo dużo wiedząc o swojej postaci może już w sumie nawet samemu w jakiś sposób sobie skompletować kostium. Tak nam się wydawało. Ale szybko zrozumieliśmy, że to jest jednak trudna sprawa. I Arek się zgodził do tego, żeby nam pomóc, mimo tego, że był w trakcie prób do innej premiery w teatrze. I wysłaliśmy mu po prostu scenariusz, powiedzieliśmy mu troszeczkę o tym, jak wygląda charakter każdej z postaci i jakieś tam klimaty, które mieliśmy gdzieś w głowie. I Arek po prostu przysłał nam swój pomysł, znowu się okazał świetny, który był całkowicie w punkt. Po prostu na chwilę przed premierą zrobił zakup, przyniósł nam to wszystko i zobaczyliśmy, jak te postaci wyglądają. Więc znowu żadnego ale, bez pudła. No jak zobaczyliśmy moodboard, który nam przysłał i propozycje, w ogóle super profesjonalne podejście, z którym jakby gdzieś tam ja się wcześniej nie zetknęłam, no bo rzeczywiście ja nie przychodziłam pełniąc rolę tylko aktorki przez szukanie gdzieś tam wspólnego dochodzenia do kompromisu z kostiumografem. A tutaj no w ogóle wydaje mi się, że to był strzał w dychę i to było jakieś takie dopełnienie i więcej niż żeśmy oczekiwali. Znaczy nawet nie oczekiwali, ale niż, no bo, tak myślę, że zestawiając to, co my mieliśmy w głowach i to, co zobaczyliśmy, mam na myśli propozycję Arka, to mam wrażenie, że to były jakieś dwa różne światy, że ja przynajmniej myślałam to zbyt dosłownie i jakoś tak myślę, że tutaj pomimo tego, że to było coś, co było bardzo bliskie, jednak nie wiem, no, był w tym jakiś no, ogromny sznyt profesjonalizmu i spojrzenie z jakiejś drugiej strony. Nie było to coś takiego jeden do jeden, co szczyta tam po sztampach. Dokładnie. Mirosław Kucharski również po prostu przysłał nam gotowe materiały. Okazało się być strzałem w dziesiątkę. Co to za produkcja w ogóle po prostu?
Mirkę poznaliśmy w Szczecinie podczas premiery. Był razem z nami w obsadzie spektaklu i wiedzieliśmy o tym, że jest również lektorem, że jest świetnym lektorem, ma wspaniały głos. I pomyśleliśmy o tym, wiemy, że chcemy dobra, żeby była postać, która będzie głosem w tym spektaklu. No i kto? No i jakby Mirek przyszedł chyba od razu na... Myślę, że to była jakaś wyjątkowa przygoda, bo my się nigdy nie spotkaliśmy z muzyką tak naprawdę. Adrian się nigdy nie spotkał z wami. Myślę, że to są jakieś wyjątkowe okoliczności i to, jak duża jakaś ilość spokoju, który był w was, który pozwolił to opanować, bo tutaj w ogóle był potencjał na jakąś gigantyczną ilość niezrozumienia i konfliktów, a w ogóle do nich nie dochodziło. Pani tam ta pandemia nawet uspokoiła te emocje. Ale to jest troszeczkę pułapka, słuchajcie, wiecie, bo ta strefa komfortu, ona jest bardzo miła. Jest tak fajnie tutaj, że nie musimy się jakoś napinać i jakby poznawać tak w cztery oczy i przedstawiać siebie jakoś w dobrym świetle. To jest to, że sobie siedzimy po drugiej stronie i możemy zdalnie jakby trochę pracować, to jest fajne, ale to jest pułapka moim zdaniem. Jednak traktujmy to jako jakiś etap, który trzeba poznać, przejść. Ale jednak mnie osobiście brakuje tego, że ja właśnie jak robiłem muzykę, to ja strzelałem w ciemno trochę, nie? Totalnie, ale ja myślę, że to akurat było najtrudniejsze dla mnie, bo w ogóle taka komunikacja przez Messengera czy przez internet, w sensie no jakby mi to zabiera, nie wiem ile to jest jakaś taka mowa niewerbalna, ale ja mam wrażenie, że mam jej więcej niż tej werbalnej w sobie. I że po prostu totalnie moje myśli się nie przekładają jeszcze przez komputer, to jest jakieś totalnie. Więc tak, to znaczy, więc dla mnie to jest po prostu niesamowite, że akurat jakoś ta ekipa się tak no jednak zrozumiała pomimo tego wszystkiego, w sensie tych trudności i jakoś tak, no to jest super. To jest jakieś wspaniałe, jeśli mam takie przemyślenie a propos tego, żeśmy się właśnie nie widzieli. Nigdy w życiu tak naprawdę, w realu. Wszyscy razem. I że ja mam taką koleżankę i ona ma męża i ona bardzo dużo z nim postuje zdjęć. Mm-hmm. Ja go kiedyś zobaczyłam na żywo i mi się wydawało, że ja go znam bardzo dobrze. Mm-hmm. I że chciałam tam przywarcikować i w ogóle to było strasznie dziwne. I tak się... myślę, że tak... Ja tak znam się bardziej, ale dalej to może być dziwne kiedyś w realu. Ale myślę, że zdecydowanie chcielibyśmy pracować już z żywym człowiekiem, żeby, tak jest nadal, z żywymi ludźmi, ale myślę, że ten kontakt taki analogowy jest tutaj niezastąpiony i że możemy potraktować to jako po prostu to, że kosmos nam sprzyja, więc nam się tym razem udało, ale myślę, że wszyscy tęsknimy bardzo mocno za pracą. I jak daliśmy radę tak, to w ogóle damy radę na żywca. Będzie łatwiejsze. Ale... No i jakiś taki malutki niedosyt z tyłu właśnie zostaje tego, że gdzieś się nie udało spotkać i nie wiem, miałem przynajmniej tak, że jakoś... bo nawet mam ochotę popracować po prostu na żywo, nie? W sensie... najbardziej z tobą, Adrian, przez to, że gdzieś to jest najbliżej siebie, nie? W sensie jestem ciekaw, co by było, gdyby. Mm-hmm. W sensie, gdybyśmy się mogli gdzieś tam przeciąć i czy posiedzieć na próbie i coś sobie nawzajem poprzerzucać. No, ale myślę, że jakiś tak. Niedosyt jest w ogóle miłym uczuciem też. To jest dla nas etap pracy pod tym względem, że jeszcze pewnie będziemy mieli okazję nabrać dystansu. Jakby później grać ten spektakl żywym, jakby na żywo dla widza w normalnej sytuacji za miesiąc, dwa, nie wiadomo, to pewnie będziemy dopiero wtedy mieli okazję jakby spotkać się. Ciekawe, co się wtedy wydarzy. Może zrobimy coś nowego. Ale zobaczymy się. Zobaczymy się? Co? Czy się zobaczymy? Dajcie powiedzieć Agacie jeszcze. Tak.
tylko chciałam powiedzieć, że no, normalnie ostatni tam tydzień przed premierą zazwyczaj jest najwięcej zmian i po prostu się patrzy, jak to się składa i się robi jakieś małe korekty, duże korekty, coś się wyrzuca, coś się dodaje. A myśmy tutaj też na przykład, jakby nie było takich możliwości, żebyśmy my na przykład zobaczyli i sobie tutaj, a tu sobie tak zmienia, a tu troszeczkę może by przesunąć i nie było tego takiego, tego, wiecie, tego sprintu na koniec. To jest coś takiego, co na pewno... Tęsknisz za tym. On był, ja wam mówię, on był. Był. On był, tylko nie mogliście dołożyć, tylko w waszych pionach wszystko działało. Tak. A tam, gdzie nie działało, to tam się dokładało jeszcze. Szalona była ta premiera w takim znaczeniu tego grania i też tego nagrywania po prostu. To było jakiś taki złożony proces, robiony po raz pierwszy, też nie dosyć, że po raz pierwszy grane, to jeszcze po raz pierwszy nagrywane. Udało nam się oczywiście nagrać, jakby zdobyć całą ekipę, która też jakby nagrywała nas z kilku kamer to, więc to też jest, trzeba bardzo, bardzo podziękować, bo wszystko to są pasjonaci. I po raz pierwszy w analogu. Yes. Analog. Bardzo dziękujemy za zaproszenie do tego projektu. Bardzo mocno trzymamy za was kciuki. Marzy mi się, żeby zobaczyć dzieło na żywo. Bardzo. Dzięki jeszcze raz wszystkim. Dzięki. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. No.